pomaga w tym departamencie puszowania. Tyle daje, kiedy Varus nie idzie po letality. Senna zdecydowanie ma tutaj przewagę zasięgu, a właściwie stosunku irytacji do zasięgu. Ale zobacz, teraz Chris tutaj podchodzi, już idzie teleportacja, również od Glebo, świetny hook od X-Charma. I czy to będzie pierwsza krew? Bullet nie ma jak stąd uciec. To musi być pierwsze zabójstwo, jeszcze Pyrka spalił flesza. Nic nie dzieje się bez potencjalnego ryzyka i nic nie dzieje się bez reakcji, bo widzimy, że Brunes już zabiera się za smoka. Chris o tym wie, natomiast nie dostał komunikatu, że ten smok upadł, więc prostą drogą dedukcji musi być robione przez pompę. Tylko pytanie, czy Chris będzie w stanie to zrobić, chyba nie powinien nawet próbować, bo zobacz jak gęsto tutaj zawodnicy pompą to robi, tylko przypłaci to życiem Tomku. No właśnie, nie wiem, czy to się dokończy tym wszystkim. Uwaga. No tak, tak. Chodziło mi, że eliminacja na twoją korzyść pierwsza. Bardziej o tym chodzi, o to. Masz rację. Natomiast to jest bardzo ważne, bo Brunes dzięki temu mocno się wzmógł. Pyrka jest martwy. Zamulek bez strachu. Jak to zamulek? I leci teraz po buleta. Pamiętajmy, że on już nie ma swojego błysku, nie ma również uzdrowienia. Tepek ze strony z nimi Waka, ale będzie przeszedł ten tunel, może dużo napsocić, ale cały czas Butsu ma dostępnego swojego ultimate'a, tylko pytanie, czy zdąży go zagrać. No właśnie, to może być problem, chociaż dołączył tego Chris. Jest ultimate to cenny! Brunes tutaj upadnie i pytanie, kto upadnie dalej? Bo leci Chris za Czajkiem, jednakże nie będzie w stanie. Co no, jest? Tu jest Imiwak za Glebo! No tak, on przecież zagrał na Gleba, ale to skończy się jego własną śmiercią i pompa team sforsowaną akcją, która kończy się absolutnie fatalnie. W międzyczasie jakieś 2 na 2 na topie, chociaż tutaj do przodu wychodzi właśnie pompa, więc tam gdzie jedni wygrywają, tam zaraz drudzy oddają coś na inny. Pierwszą strukturę na bosie, drugą już dla pompy. Sajdy bardzo ważne, bo tam udało się tę mapę otworzyć, tylko pamiętajmy, że hit ustawia się w punkcie duszowym. No właśnie, i ten teleport od Simiwaka, nie wiem jak się ostatecznie zakończy. Butsu szuka Pyrki, ale to Pyrka podrzuca, Simiwak wchodzi, to jest świetna eliminacja. W międzyczasie wyłapany zamulek i on także upadnie. Mycha, pompa idzie tutaj po teamfight i jeszcze Brunes z tym ultimate'em. Będzie starał się kogoś podrzucić, ale to już się chyba nie wydarzy. Wystarczy o dwie eliminacje. Bardzo, bardzo silne, jesteśmy w tym mocnym mid-game'ie dla nich. To definiowaliśmy jako ich punkt siły. Smok zaraz na mapie, wydaje mi się, że pompa chce o to walczyć. Świetny kopniak i to jest wyłapany Brunes, ale odpowiada Erko i zobacz na to. Czaje gdzieś tam z boku, atakuje teraz. Dołącza Miwak i powoli rozpoczyna się teamfight dla Pompa Team. A czyżby, bo jednak trochę odpowiada hit, ale teraz właśnie wybrzmiewa siła tych postaci, kiedy walka się trochę przedłuży, kiedy asasyni mogą potańczyć, kiedy Wukong robi obrażenia, to nie będzie ace, chociaż jeszcze splaszuje TC Miwak za Glebo. Leci, leci, tylko pytanie, czy starczy mu obrażeń? No pewnie, że starczy, szczególnie kiedy Czajek na posterunku, dwa trupy na jego koncie i Kombutronic hit. Sporą cenę musiało zapłacić za swoją tutaj może być bardzo dużym takim warunkiem nieprzyjemności. Pamiętajmy, że pompa ma bardzo krótkie cooldowny, te ultimate już wróciły. Inicjuje tutaj X-Charm, jednak wie, że został zrobiony w bambuka przez tego decoya. Baron cały czas spada już na 2000 sztuk zdrowia. Będzie wchodził tutaj Pyrka. Pyrki. I spójrz na to, jeszcze podąża gdzieś tam Brunes, już jedna eliminacja, zaraz druga. Chris w tarapatach, ale to Akali tutaj tańczy i cały czas zadaje obrażenia. Simiwak i spółka masakrują hit! Nie ma opcji, żeby cokolwiek zrobiła drużyna niebieska, nawet z przewagą liczebną. Oni za dużo mają sposobów na wejście. No nie ma opcji, żeby się obronić przed tymi asesorami Mycha. I 7-7 pompa team. No może nie mają nawet pierwszego na sora. Trochę jakby przeczuwało, co się święci, ale zobacz, Czajek na flance, na plecach Simiwak, Pyrka od boku, to może się skończyć absolutnie tragicznie. Oni niczego nie widzą, no właśnie, a wchodzi tutaj Pyrka w to wszystko, jeszcze nie jest w stanie się rozkręcić, ale nie ma już z nami zamulka. A to oznacza, że Kombutronic hit ma duży, bardzo duży problem. Glebę jeszcze obijany, tego wszystkiego dołącza Butsu, ale zdecydowanie za późno i kapitan będzie musiał runąć wraz ze swoją. W międzyczasie Czajek forsuje flasza od Butsu, teraz Chris próbuje wyłapywać Czajka, ale skończyło się ładnie, chociaż teraz Brunes w tarapatach, zaraz będzie musiał używać Erki. No pewnie Senna to rzuci swoje obrażenia, jeden za jednego póki co, ale wchodzi Wukong, wchodzi Akali. To jest powolny koniec. Hit. Pyrka, o, tak. Pyrka z genialną grą. Ten Wukong nie dość, że kompozycyjnie tu siedział, bo... Polski Kaiser, man. Tak jest, ja, jeżeli będziemy gadać się MVP zaraz w Tomku, bo to jest koniec, Morsen Pompa Team wygrywa nasze spotkanie tygodnia. Piękny mecz. I to w jakim stylu, Mycha? Bo hit został rozgromiony.